Tegoroczny Andrzejki Klub Żeglarski Ostróda postanowił uczcić nietypowo. Żeglarze pojawili się na strzelnicy Klubu Strzeleckiego Garda, aby wystartować w pierwszych zawodach o Puchar Komandora. Każdy z uczestników sprawdzał swoje umiejętności, oddając strzały z trzech rodzajów broni. Żeglarze czekając na sezon zimowy, jeżeli chodzi o bojery, czekając na lód, no postanowili zrobić zawody strzeleckie. To są pierwsze zawody, no i na pewno to wejdzie do naszego kalendarza rocznych imprez, bo jest to fajna zabawa, postrzelanie oczywiście, ognisko i wspominanie letnich wypadów żeglarskich. Dla wielu uczestników, szczególnie pań, turniej strzelecki był okazją do pierwszego kontaktu z bronią oraz sprawdzeniem swoich umiejętności na strzelnicy. Żeglarze wykazali się celnym okiem, choć nie wszyscy od razu wiedzieli, jak obchodzić się z bronią. Rzeczywiście wyniki, jeśli chodzi o celność, są dobre, bardzo zadowalające. Czasami są kłopoty z samą obsługą broni, bo brak tutaj doświadczenia i umiejętności samej obsługi broni, przeładowania, załadowania. Jeśli chodzi o samo strzelanie, naprawdę dobrze oceniam. Podczas zawodów panowała wręcz żeglarska pogoda. Nie przeszkodziła ona jednak w uzyskaniu celnych strzałów. Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii panów okazał się Marek Kamiński, a trójbój pań wygrała Elżbieta Feltynowska.